przybycie cesarza przygotował książę Bolesław przedziwne cuda. Najpierw kufce przeróżne rycerstwa, następnie dostojników rozstawił jak chóry na obszernej linie, a poszczególne z osobna stojące kufce wyróżniała odmienna barwa stołu. A nie była to tania pstrokacizna byle jakich ozdób, lepsz najkosztowniejsze rzeczy, jakie można znaleźć gdziekolwiek na świecie. Bo za czasów Bolesława każdy rycerz, każda niewiasta dworska zamiast sukien lnianych lub rdzeń lnianych używał płaszczów kosztownych tkanin, a skóry nawet bardzo cennych, choćby były nowe, nie noszono na jego dworze bez podszycia kosztowną tkaniną i bez złotych frędzli. Złoto bowiem dla jego czasu było tak pospolite u wszystkich, jak dziś srebro. Srebro było zaś tak tanie, jak złoto. Bolesław więc okazał włoczoną sobie hojność, urządzając podczas 3 dni swej konsekracji prawdziwie królewskie i cesarskie biesiady i codziennie zmieniając wszystkie naczynia i sprzęty, a zastawiając coraz to inne i jeszcze bardziej kosztowne. Po zakończeniu bowiem biesiady nakazał czesinkom i stolnikom zebrać ze wszystkich stołów 3 dni złote i srebrne naczynia, bo żadnych drewnianych tam nie było. Mianowicie kuchary, misy, czarki i rozum i ofiarował je cesarzowi dla uczczenia, nie zaś jako dań należną od księcia. Komornikom zaś rozkazał zebrać rozciągnięte zasłony, obusy, dywany, kopierce, serwety, ręczniki i cokolwiek użyte było do nakrycia i również zanieść to wszystko do izby zajmowanej przez cesarza. A nadto jeszcze złożył mu wiele innych darów, mianowicie naczyń złotych i srebrnych, rozmaitego koloru i różnobarwnych płaszczów, ozdób, niewidzianego dotąd rodzaju i drobnych kamieni. A tego wszystkiego tyle ofiarował, cesarz tyle darów uznał za cud. Poszczególnych zaś jego książąt tak pokazało darował, że przyjazd zrobił ich sobie największymi przyjaciółmi. Lecz któż zdoła wyliczyć, ile i jakich darów dał przedniejszym, skoro nawet nikt z tak licznej służby nie odszedł bez podarunku. Oj, wizyta ta jeszcze w wiekach późniejszych przez królów polskich wspominana była z podziwem i czcią, a ja, Gal, skromny, anonimem nazwany, po wiekach ją opisał.
swej diadem cesarskim włożył go na głowę posłania. Na zadatek przymierza i przyjaźń. I za chorągiew triumfalną dał mu w darze gwóźdź z krzyża męskiego wraz z włócznią świętego Maurycego, w zamian za co Bolesław ofiarował mu ramię świętego Wojciecha. I tak wielką owego dnia złączyli się miłością, że cesarz mianował go bratem i współpracownikiem cesarstwa. I nazwał go przyjacielem i sprzymierzeńcem narodu rzymskiego. Ponadto zaś przekazał na rzecz jego oraz jego następców wszelką władzę, jaka w zakresie udzielania godności kościelnych przysługiwała cesarstwu w Królestwie Polskim, czy też w innych odbitych już przez niego krajach barbarzyńki oraz tych, które podbije przyszłość.
Błogosławiona Maryja, dziękujemy Macieju. Maciej Braciszewski. Anno Domini 1000. Działo się w Gnieźnie w roku 2012. Warto zapamiętać. Maciej Braciszewski. Dziękujemy serdecznie. Jarek Mikołajczyk. Gala Mama. Historia jednak Gala Mama nie napisana. I tak jak wszystko, kończy się również nasz koncert, koncert Macieja Braciszewskiego i kończy się opisanie historii muzyką według Macieja Braciszewskiego. Dziękujemy serdecznie. Dobranoc.